W tym filmie chciałem omówić kryterium Leibnica zbieżności szeregów naprzemiennych i podać jeden przykład jego zastosowania. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy ono szeregów naprzemiennych, czyli takich, które naprzemian mają wyrazy dodatnie i ujemne, jak to za chwilę będzie precyzyjnie sformułowane. Czyli powiedzmy, że mamy szereg od n równego 1 do nieskończoności an, no, gdzie an ma pewną szczególną postać, mianowicie an jest równe minus 1 do n tej razy bn lub an równe minus 1 do n plus pierwszej razy bn i bn jest większe równe 0. Prawda? Czyli tutaj szereg naprzemienny. Prawda? Ten szereg naprzemienny A1 jest większe od zera, A2 jest mniejsze od zera i tak dalej. Tu jest na odwrót, prawda? Czyli to jest postać szeregów naprzemiennych. No i o BN zakładamy więcej oraz po pierwsze BN jest malejący. I po drugie granica BN przy n dążącym do nieskończoności jest równa 0, wtedy oczywiście granica an też jest równa 0, prawda? Bo to jest, jeżeli bn dąży do 0, to minus 1 do n tej razy bn również. Czyli to są założenia. Wtedy, i to jest treść tego kryterium Leibnica, wtedy szereg n równego 1 do nieskończoności an jest zbieżny. Jest zbieżny. Czasem to tutaj te dwa przypadki się redukuje do jakby tak bardziej zwartej postaci. Mianowicie się mówi, że może tutaj napiszę an jest równy minus 1 do n tej bn, gdzie bn jest monotoniczny. I granica bn jest 0 przy n dążącym do nieskończoności. Teraz, jeżeli ciąg monotoniczny ma granicę 0, no to albo on jest cały czas mniejszy od 0 i rosnący, albo większy od 0 i malejący. No i to są w gruncie rzeczy te dwa przypadki tutaj objęte tym jednym takim bardziej zwartą, jedną z bardziej zwartą postacią założenia, no ale może to nie jest tak, to jest dygresja. No tutaj możemy to zawsze zapisać w ten sposób. No i przykład, prawda? Przykład takiego ciągu. No weźmy taki ciąg 1 minus 1 druga plus 1 trzecia minus 1 czwarta i tak dalej, czyli suma od n równego 1 do nieskończoności minus 1 do n plus 1 przez n. Prawda? Wiemy już, że szereg harmoniczny jest rozbieżny, czyli taki szereg 1n, to jest teraz już szereg o wyrazach dodatnich. Wiemy, że on jest nieograniczony, czyli innymi słowy można tak zapisać, że taka suma jest równa plus nieskończoność. No tutaj sytuacja się zmieniła, bo na przemian, prawda, stawiamy jeszcze co drugi wyraz, odejmujemy, prawda, w tym szeregu. No i zobaczmy, co nam kryterium Leibnica mówi. No, czyli jesteśmy tutaj w tej sytuacji, czyli nasze an to jest tyle, no, to jest nasze an, nasze bn to jest 1n. No, bez wątpienia 1n jest większa równa 0, to jest ciąg malejący, to jest ciąg malejący. No i granica przy n dążącym do nieskończoności takiego ciągu 1n, no to jest taki podstawowy ciąg, który dąży do zera. Prawda? Granica takiego ciągu jest równa 0. Im większe n, tym 1 przez n jest bliższe 0, no i może być tak bliskie 0, jak chcemy. Prawda? To jest ten fakt, że granica tego ciągu jest 0. No zatem, prawda, te założenia kryterium Leibnica są spełnione, zatem szereg
szereg od n równego 1 do nieskończoności minus 1 do n plus pierwszej przez n jest zbieżny. W przeciwieństwie do szeregu harmonicznego, czyli do tego szeregu, który ma same odwrotności, próbujemy sumować odwrotności wszystkich liczb naturalnych i to nam daje plus nieskończoność, tak ten szereg jest szeregiem zbieżnym właśnie na mocy kryterium Leibnica. No i oczywiście tak jak te różne kryteria, jeżeli te warunki są niespełnione, to nie znaczy, że ten szereg jest rozbieżny. No po prostu to kryterium jest za słabe do tego szeregu. No, czyli kryteria działają, jeżeli szereg spełnia założenia, to wtedy kryterium mówi, że jest zbieżny. Jeżeli nie spełnia założeń, to po prostu to kryterium jest zbyt słabe, aby odpowiedzieć na pytanie o zbieżność tego szeregu.